Cześć, witajcie. Zapraszam Was na recenzję smartfonu, na który wielu z nas na pewno czekało. Dlaczego? Bo po prostu mało jest u nas smartfonów o niewielkich, kompaktowych wymiarach, takich jakie ma nowy Google Pixel 8a. To ma być ten budżetowy Pixel na ten rok. Czy jest budżetowy? No, polemizowałbym. Niemniej jest to najtańszy z Pixeli, a zarazem najmniejszy. I jednocześnie jest to jeden z najmniejszych telefonów, jakie obecnie możemy kupić. Co oferuje ten smartfon i jak wypadła jego eksploatacja w moich rękach? Posłuchajcie. Na początek malutkie rozczarowanie, bo jak się zapewne domyślacie, pudełko nie kryje w sobie ładowarki. Niestety kostkę trzeba załatwić samemu, ale za to Google daje nam bardzo długi, niemalże metrowy przewód USB i przejściówkę z dużego USB, czyli takiego klasycznego, na USB-C, czyli możemy sobie dzięki temu do telefonu podłączyć na przykład pendrive'a w roli dodatkowej pamięci. Oprócz tego Google oferuje również bardzo estetyczne pokrowce w różnych kolorach, które mogą odmienić nasz smartfon, na przykład z białego zrobić zielony, a te pokrowce są naprawdę bardzo fajnej jakości, z bardzo ładnie wkomponowanym metalowym nawet logo. Jak wygląda nasz Pixel? No cóż, moim zdaniem z tyłu prezentuje się świetnie. Ta oprawka aparatu fotograficznego może nie każdemu się spodoba ze względu na jej asymetrię, ale z drugiej strony stanowi całkiem fajny wyróżnik tego urządzenia. Tył pokryto matowym tworzywem, które się nie brudzi, nie widać na nim rysek, także też jest bardzo spoko. Natomiast boki stworzono z metalu, dzięki czemu dobrze wyglądają i zapewniają dobrą sztywność całej obudowy, a ta oczywiście, jak widzicie, jest stosunkowo niewielka. Z przodu niestety czar trochę pryska ze względu na dosyć szeroką, niezbyt modną ramkę wokół wyświetlacza. Ta ramka nieco szpeci ten telefon, natomiast z całą pewnością mogę pochwalić Pixela za sensowne umiejscowienie czytnika linii papilarnych i za działanie tego czytnika. Jest bardzo dobry i położony w wygodnym miejscu. Bardzo wygodnie mi się z niego korzystało. Ok. Bardzo duży plus. Oczywiście rozpoznawanie pyska również tu jest, ale ja bym radził Wam trzymać się raczej odcisku palca. Ekran chroni znane, lubiane, sprawdzone szkło Gorilla Glass 3. Nie najnowsze, ale solidne za to. Wróćmy jednak jeszcze na chwilkę do ergonomii, bo jest tu pewien irytujący mnie szczegół. Mianowicie zamieniono położeniem przyciski głośności i włącznika. Włącznik dano wyżej, głośność niżej. Na początku niestety myliłem się, bo zazwyczaj w telefonach przyciski są rozmieszczone dokładnie na odwrót. Wymagało to trochę przyzwyczajenia, trochę treningu. Na początku bardzo mnie irytowało. Okej, później się przyzwyczajam. Jak sobie ten telefon kupicie, no to na początku możecie mieć trudności. Potem pewnie przywykniecie, jak zostanie z Wami na dłużej, a pewnie zostanie. A skoro już zacząłem mowę o ekranie, to ten mierzy 6,1 cala, ma rozdzielczość oczywiście Full HD i odświeżanie 60 albo 120 Hz. Trzeba ustawić na sztywno, nie ma adaptacji, nie ma zmiany żadnej pomiędzy, mamy albo za pomocą jednego prostego przełącznika. Producent deklaruje, że szczytowa jasność tego ekranu sięga 2000 nitów, czyli całkiem dobrze. No i rzeczywiście w słoneczne dni ten ekran daje powody do radości. Jest po prostu przyzwoity, porządny, dobry. Tutaj większych zastrzeżeń do tego ekranu nie mam, bo zarówno kolory, jak i kąty czytelności są jak najbardziej w porządku. No ale trudno się dziwić, skoro jest to matryca OLEDowa. Co za tym idzie, mamy też oczywiście Always On Display. I jest nawet trochę możliwości jego personalizacji. Także wyświetlacz jest jak najbardziej w porządku. O interfejsie Pixela 8a nie da się zbyt wiele powiedzieć, bo to po prostu czyściusieńki Android, oczywiście w najświeższej wersji. No i z racji tego, że jest to jednak telefon wydawcy systemu, mamy pewność co do stałych aktualizacji. Mój egzemplarz na początku czerwca ma poprawki z początku maja, zatem podejrzewam, że za chwilę wjadą kolejne. A co najważniejsze, producent obiecuje aż 7 dużych update'ów systemu i oczywiście co za tym idzie również 7-letnie wsparcie zabezpieczeń, czyli przez 7 lat macie spokojną głowę w kwestii aktualizacji. To naprawdę wyjątkowe, no ale nie mogło być inaczej, bo w końcu przecież to telefon Google. W systemie oczywiście nie znajdziecie żadnych zbędnych pierdół, dodatków, dodatkowych aplikacji, tylko czystą postać, zatem świetnie instalujecie tylko to, czego potrzebujecie i nie macie żadnych śmieci. To jest akurat bardzo fajne, bardzo to lubię, bardzo to cenię, bo po prostu telefon jest wasz. Nie taki, jak chce producent, tylko taki, jak wy chcecie, żeby był. Siłą rzeczy dodatkowych opcji nie będzie tu za wiele, ale oczywiście wszystkie podstawowe rzeczy znajdziemy. Jest obsługa za pomocą gestów, jest oczywiście ciemny tryb interfejsu, Always On Display może się włączać zgodnie z harmonogramem, podobnie zresztą jak podświetlenie nocne ekranu.
Jest tryb obsługi jedną dłonią, nie wiem po co przy tak małym telefonie, ale jest. Jest oczywiście opcja wybudzania, szybkiego włączania aparatu, czy latarki, czy aparatu do selfie. Jest też oczywiście opcja odwróć, żeby wyciszyć. No i fajna możliwość włączania, dajmy na to, latareczki za pomocą stuknięcia w plecki. To też jest sympatyczny dodatek. Jest też dodateczek w postaci co jest grane, czyli telefon z automatu już z ekranu spoczynkowego może Wam rozpoznać, jaka muzyka leci w tle. Jest też możliwość tworzenia reguł działania telefonu, czyli na przykład wyciszania dzwonków, kiedy wchodzimy do biura w określonej lokalizacji i tym podobnych akcji. No i oczywiście nie mogło zabraknąć modnego obecnie AI, czyli sztucznej inteligencji, która tutaj tak naprawdę skupia się głównie wokół aparatu fotograficznego, ale mamy też na przykład opcję Circle to Search, czyli możliwość zakreślenia interesującego nas elementu na ekranie i kontekstowego wyszukania go w necie. Dosyć wygodne, ale tutaj użytkownicy Samsunga też już na przykład doskonale to znają. O funkcjach fotograficznych powiem więcej opowiadając o aparacie fotograficznym, a teraz parę słów o wydajności tego telefonu, bo tu jest różnie. Sercem tego małego piksela jest procesor Tensor G3, czyli dokładnie ten sam procesor, który napędza dwa pozostałe, nazwijmy to, dorosłe piksele. Procesorowi towarzyszą pamięci DDR5X i UFS 3.1 w pojemnościach 8 albo 128 czy też 256 giga, czyli standardzik. Jeżeli chodzi o kulturę pracy tego smartfonu na co dzień, jest ona bardzo dobra. Telefon pracuje naprawdę bajecznie płynnie, nie tnie się prawie w ogóle. Takie sytuacje zdarzyły się może 2-3-krotnie przez cały okres mojego użytkowania tego urządzenia i generalnie na ogół cieszy naprawdę bardzo płynną i szybką pracą. Ale w benchmarkach jakoś szczególnie nie zabłysnął, a już zupełnie nie zabłysnął w testach sprawdzających throttling. Tu niestety throttling wyraźnie się pojawia i wydajność procesora niestety spada wraz ze wzrostem temperatury, a ten też niestety jest wyraźnie zauważalny. Ale zauważalny jest tylko w testach syntetycznych. W codziennym użytkowaniu, nawet dość długo filmując tym telefonem, nie zauważyłem, żeby zrobił się jakoś nadmiernie gorący i nie zauważyłem, żeby jakoś nadmiernie spowolnił. Także wydaje mi się, że testy tutaj troszeczkę zakrzywiają nam rzeczywistość. Niemniej wyraźnie pokazują, że jakiś problem może wystąpić. A to, że akurat w moim użytkowaniu codziennym jako daily nie wystąpił, to może przypadek, może kwestia tego, jakich aplikacji używam. Zarządzanie pamięcią też nie jest zbyt agresywne, aczkolwiek dostrzegłem pewne problemy z powiadomieniami. Tak jakby usypiała aplikacje, ale tylko wybrane, te od Mety. Najwyraźniej tutaj coś nie zagrało pomiędzy Metą a Google, bo faktycznie na przykład powiadomienia z Instagrama przychodziły mi hurtem dopiero wtedy, jak przeładowałem apkę. Dziwne rzeczy, ale możliwe, że któryś update to usunie i problem zniknie. Póki co na razie cały czas występuje. Mały smartfon oznacza stosunkowo niewielki akumulator, ale nie jest tak tragicznie, jakby się wydawało, bo bateria ma 4,492 mAh, czyli prawie 4500 i w realnym użytkowaniu wystarcza temu smartfonowi na niecałe 2 dni działania. Czas pracy z włączonym ekranem waha się między 5 a 6 godzin, zależnie od tego, co się na ekranie oczywiście dzieje i co mamy w danym momencie włączone, więc jest dosyć typowo. No i niestety dosyć typowo jest też z ładowaniem. Ma ono moc jedynie 18 W. Ładowarkę znajdziecie bez problemu, natomiast ładowanie nie będzie wcale jakoś bardzo szybkie, bo zajmuje w okolicach 1,5 godziny. Na pocieszenie macie też indukcję, no ale ta ładuje jeszcze dłużej, no bo niestety z dużo mniejszą mocą. Maksymalnie indukcja osiąga 7,5 W, no ale przeciętna ładowarka, taka jaką najczęściej spotykamy w handlu, ma 5 W, zatem plus. Jeśli chodzi o komunikacyjną stronę tego smartfonu, to wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Nie brakuje żadnego z istotnych elementów łączności i wszystko działa jak należy. Mamy tutaj dual SIM realizowany w oparciu o eSIM oraz fizyczną kartę, ale jedną tylko. I wszystkie usługi operatorskie, przynajmniej w moim przypadku używałem go z kartą Plusa, działały jak należy. Było i VoLTE, RCS-y, czyli czaty również działały, także tu wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Nie zauważyłem problemów z działaniem GPS-u, nie zauważyłem problemów przy współpracy z akcesoriami Bluetooth tudzież Wi-Fi. Jest też oczywiście NFC. Zatem niczego nam nie brakło, a jakość brzmienia w głośnikach również jest bardzo przyzwoita. Głośniki grają, co najważniejsze, równo, symetrycznie. Nie ma tak, że jeden daje więcej basu, drugi mniej, jeden jest cichszy, drugi głośniejszy. Nie, grają równiutko. Nie jest to najwybitniejsze brzmienie, ale w tym segmencie cenowym nadal przyzwoite, a co najważniejsze, miłe dla ucha. Jakość dźwięku w słuchawce również jest znakomita, to jest też topka, jeżeli chodzi o łączność głosową. Nie zawsze o tym wspominam w filmach, nie zawsze zwracam na to uwagę, ale jeżeli ten element jest bardzo dobry, to o nim wspominam. Chodzi o wibrację. Tu pracuje bardzo przyjemnie i
odpowiedzi haptyczne od telefonu są bardzo fajne, intuicyjne i miłe w odbiorze przede wszystkim. To najważniejsze. Czas powiedzieć trochę o fotografii. Zestaw aparatów w sumie trochę skromny. Z przodu 13 megapikseli, z tyłu 13 szeroki kąt i główny aparat 64 megapiksele, ale za to z optyczną stabilizacją obrazu. Czyli zestawik może prosty, ale w sumie zapowiadający się dosyć przyzwoicie. No i zdjęcia, jak się już zapewne spodziewacie, również wychodzą przyzwoicie. Dzienne, po prostu bardzo dobre, z fajnie oddanymi kolorami, nieprzesłodzonymi, ale też niezbyt bladymi. Ostrość, doświetlenie, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Do tego mamy bardzo fajnie działający HDR i bardzo ładnie działające ujęcia portretowe, czyli te z rozmyciem tła. To tło też jest bardzo fajnie, plastycznie tak rozmywane. Miłe dla oka po prostu. Aparat szerokokątny dorównuje w dużej mierze temu głównemu. Zdjęcia dzienne nie odbiegają jakoś drastycznie jakością odrobionych głównym aparatem. A ewentualne niedociągnięcia dostrzeżymy dopiero przy dużym powiększeniu, no bo wiadomo, odwzorowanie detali jednak tutaj będzie odrobinę słabsze. W gorszych warunkach oświetleniowych, jak się zapewne spodziewacie, aparat główny wypada całkiem dobrze, szerokokątny już w tym momencie zaczyna mu wyraźnie ustępować. Po zmroku zauważymy wyraźną różnicę pomiędzy aparatami, no i wiadomo, że im ciemniej, tym bardziej warto trzymać się aparatu głównego. Nie ma tu niestety teleobiektywu, bo ten jest tylko w Pixelu Pro, ale producent proponuje nam tutaj cyfrowe przybliżenie i to dwukrotne, proponowane na głównym ekranie aplikacji aparatu, też wygląda całkiem przyzwoicie i na dobrą sprawę zdjęcia świetnie nadają się do publikacji w social mediach. Dopóki nie zaczniemy ich nie wiadomo jak bardzo powiększać, to w zasadzie nie będą wiele odbiegać od zrobionych po prostu przy zerowym przybliżeniu. Teoretycznie maksymalny zoom to 8 razy, no ale wiecie, ja bym się tak trzymał tej dwójki, która jest proponowana chyba nie bez powodu na głównym ekranie aparatu, bo wtedy efekty są rzeczywiście dobre po prostu. Im dalej, tym gorzej. Oczywiście elektronika tutaj robi co może. No są te zdjęcia oglądalne, ale już wielkiego szału przy tym 8-krotnym przybliżeniu raczej nie będzie. Selfiaki też wypadają bardzo przyzwoicie. Tutaj poważniejszych zastrzeżeń nie mam. Mogę pochwalić na pewno tryb portretowy, bo też ładnie rozmywa tło. No i całkiem fajnie działa też tutaj HDR, który wydobywa nam z tego, co jest za nami, jakieś tam szczegóły, na przykład mocno rozświetlone niebo. Pojawią się chmurki, będzie widać coś tam za nami. Nie ma białej plamy w każdym razie, co też jest bardzo fajne i również myślę, że mogę to pochwalić. Co do filmowania, również jest całkiem przyzwoicie. Możemy naturalnie wyciągnąć 4K w 60 klatkach, ale tylko z głównego aparatu niestety. Natomiast kiedy zejdziemy do 30 klatek, możemy już się przełączać i to bez przerywania nagrywania pomiędzy aparatami. Kolory, podobnie jak w przypadku zdjęć, są miłe w odbiorze, nie przesadzone, ale też niezbyt blade. Stabilizacja robi co może i generalnie wychodzi jej to całkiem fajnie. A i nawet zapis wideo z przedniego aparatu też jest zupełnie przyzwoity. No i oczywiście też mamy 4K, ale 30-klatkowe. Dwa słowa wtrącę jeszcze o tym całym AI-u. No, użytkownicy Samsunga, tak jak już powiedziałem, mieli to trochę wcześniej, ale tutaj też możemy sobie usuwać niepożądane obiekty ze zdjęć, możemy zmieniać ich położenie, tudzież powiększać, zmniejszać. I efekty działania tego algorytmu tak naprawdę zależą od zdjęcia. Na niektórych wyjdzie to znakomicie, na innych niestety wychodzi kiszka. Zatem im lepszy materiał wejściowy, tym lepsze efekty na przykład usunięcia jakiejś zbędnej postaci z tła, czy tam jakiegoś znaku drogowego. Generalnie fajna zabawka, można się tym pobawić, czasem się nawet przydaje. AI daje też fajną możliwość do ujęć grupowych. Jest to tryb najlepszego ujęcia, który z kilku zdjęć wybierze nam najlepsze kadry, no bo wiadomo, czasem jeden zamknie oczy, drugi się krzywo uśmiechnie i możemy sobie buźki pozamieniać tak, żeby z pięciu zdjęć na przykład skleić jedno ładne, na którym każdy jest uśmiechnięty i ma otwarte oczy. Z AI możemy również skorzystać przy filmowaniu, mamy tam znowu magiczną gumkę, ale do dźwięku, która na przykład potrafi wyeliminować z tła zbędne odgłosy, jakiś gwar, czy też kościelne dzwony, czy trąbnięcie lokomotywy. To również działa, ale tak samo jak w przypadku zdjęć, jakość efektów zależy od tego, jaki materiał był wprowadzony na wejściu i czy algorytmy sobie z tym dobrze poradziły, czy też troszeczkę mniej dobrze. I jak wypadł ten mały Pixel? Moi drodzy, jeżeli szukacie telefonu o niewielkich wymiarach, to dużego wyboru nie macie, bo w zasadzie rozważacie pomiędzy Pixelem albo leciwym już troszeczkę Zenfonem, albo Galaxy S24 w bazowej wersji. Można jeszcze pomyśleć o Xiaomi 14, ale jak pamiętacie, ono ma pewien problem, więc nie wiem. A ile kosztuje nasz Pixel? Oficjalna cena to 2449 za wariant z mniejszą pamięcią i 2749 za wersję z pamięcią 256 GB. No cóż, nie jest to najtańsza propozycja na rynku w tym segmencie i rozmiarowym, i pod względem możliwości
możliwości, ale pamiętajcie, że jest to telefon Google z długim wsparciem, robiony na lata. Więc może warto dać mu szansę. A co tak naprawdę mi się w tym telefonie nie podoba? Poza ramkami, chociaż to jest kwestia tylko wizualna, no ale pamiętajcie, że zawsze patrzycie na ekran telefonu, nie oglądacie go od tyłu tak często jak od frontu. No i jak ktoś jest estetą, to niestety ta ramka będzie go walić po oczach. Trudno. Ale sam ekran jest w porządku. Z minusów, no jeszcze bym wymienił brak ładowarki oczywiście i dosyć jednak wolne ładowanie, bo 18-watowe. Natomiast sama bateria, powiedzmy, że w tym małym ciałku daje radę. Telefon cieszy naprawdę bajecznie płynną pracą, chociaż może niestety czasem się nagrzać, a jak się nagrzeje, to może się pojawić throttling. Myślę, że będą to sporadyczne przypadki, ale ostrzegam przed tym. Możecie sobie wybrać jeden z czterech kolorów i do tego dopasowane pokrowce porządne ze silikonu. Co też jest fajną gratką dla tych, którzy kupują oczami jednak, bo ten tył, przyznacie, no jednak jest fajny. Fotograficznie też jest całkiem nieźle. Jest też wodoszczelność IP67, bo o tym zapomniałem wcześniej wspomnieć. Pod względem dźwiękowym i wizualnym ten telefon również nie rozczaruje. Wyświetlacz jest dobry, zdjęcia są dobre, głośniki są dobre. Tutaj też wszystko pasuje. Komunikacyjnie też jak najbardziej jest ok. Zatem ogólnie ta rzecz może być przekonująca. Myślę, że przede wszystkim jednak atutem tego telefonu są jego zwarte wymiary, no i to, że ma 7-letnie wsparcie. I chyba za to dopłacamy, patrząc na te ceny, a te z kolei już powoli zaczynają spadać, co czyni ten telefon coraz atrakcyjniejszym. Ale jak to zwykle u mnie przychodzi pora, żeby smartfon powędrował z powrotem do pudełeczka i do producenta, a ja zapraszam na kolejne recenzje, które już wkrótce. Trzymajcie się, cześć!